Witajcie podróżnicy, nazywam się Julia Jordan i oprowadzę Was dzisiaj po Nowym Jorku. Pokażę Wam ciekawe miejsca, które warto zobaczyć oraz przybliżę Wam, jak wyglądają koszty takiego wyjazdu. Zwiedzimy wszystkie topowe atrakcje, obejrzymy mecz koszykówki czy spróbujemy najbardziej popularnego jedzenia w samym centrum miasta. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to było oczywiście przyszedł na typowe amerykańskie śniadanie. Za takie dwa zestawy zapłaciliśmy w samym centrum Manhattanu około $28. Mamy tutaj sok pomarańczowy, kawę oraz dwa właśnie typowe amerykańskie śniadanie. Teraz testujemy. I chciałabym opowiedzieć Wam troszkę o tutejszych cenach, jeżeli chodzi o przejazdy. Więc jeżeli chodzi o przejazd z lotniska JFK do centrum Nowego Jorku, kosztuje to około $8. Natomiast jeżeli chodzi o pojedynczy przejazd metrem w Nowym Jorku, kosztuje to $2.90. Moim zdaniem jednak najbardziej opłaca się kupić MetroCard. Wtedy jeździcie bez ograniczeń za około $35 przez 7 dni. Z New Jersey, ponieważ jedziemy na atrakcję, której ceny wahają się od 800 do 1000 zł za około 15 minut. Zostańcie z nami i zaraz zobaczycie, gdzie jedziemy. Właśnie sprawdziłam dokładne ceny tej atrakcji i słuchajcie, 15 minut kosztuje $250 obecnie na ich oficjalnej stronie, a 30 minut kosztuje $457. Mega zimno w New Jersey, czyli tutaj, gdzie byliśmy właśnie na locie helikopterem. Jest minus 8 stopni, my już jesteśmy po. Powiem Wam, że muszę Wam naprawdę polecić właśnie lot helikopterem nad Nowym Jorkiem. To jest coś niesamowitego. Widoki, które są nieporównywalne po prostu. Możecie iść na punkt widokowy, ale to nie jest to samo, więc jeżeli będziecie w Nowym Jorku i możecie iść, to koniecznie idźcie, bo super. I tak jak mówiłam, polecam. Dużo atrakcji, takich jak na przykład wejście na Brooklyn Bridge, jest darmowe. Teraz witamy się z Wami z Central Parku. Jest to kolejna darmowa atrakcja. Jednak jeżeli chcecie wejść na przykład na punkty widokowe, takie jak Summit, One Vanderbilt, Top of the Rock, czy też One World Trade Center Observatory, musicie zapłacić dosyć dużo pieniędzy, bo około $50. Jeżeli chcecie zaoszczędzić i kupić sobie taki pas na atrakcję, możecie skorzystać na przykład z aplikacji GoCity. Jest to aplikacja, dzięki której możecie zaoszczędzić na atrakcjach. Możecie kupić pas na przykład na 4, 3, 2 atrakcje i wszystko wychodzi Wam wtedy taniej. Poczytajcie sobie. Takich pasów jest mnóstwo i takich właśnie aplikacji. My właśnie skorzystaliśmy z GoCity, ponieważ najbardziej nam odpowiadały ich opcje i tak naprawdę zaoszczędziliśmy około $30-20 na właśnie atrakcjach. Gdzie idziemy? Do Madison Square Garden na 2 punkty widokowe i na Statuę Wolności. Za 4 atrakcje zapłaciliśmy $137. Na to lodowisko również chcemy się wybrać, ale to innego dnia. Dzisiaj nie mamy czasu, bo idziemy na mecz koszykówki. To lodowisko kosztuje $33 za wypożyczenie łyżek i wstęp. Myślę jednak, że warto, bo zobaczcie tylko na te przepiękne widoki za nami. Teraz jesteśmy na meczu Washington Wizards vs. oczywiście Nowojorscy Knicks. Nawet nie jestem fanką koszykówki, ale muszę Wam powiedzieć, że bawię się po prostu świetnie. Jest to totalnie amerykański vibe, coś co warto przeżyć, a bilety kupiliśmy za około $70, więc myślę, że mega warto. On the same thing, stayed down, never switched up. Only thing changed was the game. I'm in the zone now. Kolejną fajną opcją na śniadanie w Nowym Jorku są bajgle. My akurat wybraliśmy się do właśnie Liberty Bagels i zobaczcie, jaka jest kolejka. Jest to bardzo popularne miejsce. Czekaliśmy około 30 minut na bajgle.
ceny pokażę Wam na menu, które przed chwilą Wam nagrałam, a zaraz powiem Wam, czy było warto, no i oczywiście, czy są smaczne. Jednego bagla zapłaciliśmy $16, za drugiego $14, ale są one naprawdę ogromne. Dodatkowo możecie sobie wybrać, jaką chcecie bułkę. Myślę, że będą smaczne, zaraz damy Wam znać. Jedną atrakcją, na którą idziemy razem z naszym City Passem, jest Edge, czyli taras widokowy, który znajduje się na 100. piętrze. Z tego tarasu będziemy podziwiać panoramę na cały Nowy Jork. Chodźcie z nami, pokażę Wam, jak to wygląda. Przypominam także, że dzięki City Passom możecie zaoszczędzić naprawdę dużo pieniędzy na atrakcjach. Więc jeżeli wybieracie się do Nowego Jorku albo innego miasta, bo tam też są takie City Passy, zapoznajcie się z nimi, ponieważ naprawdę można zaoszczędzić dużo kasy i zwiedzić naprawdę fajne rzeczy. Chodźcie z nami. Zobaczcie, to jest widok z Edge'a, tam widać most do New Jersey, tam gdzie byliśmy na helikopterze. A tutaj widać cały Manhattan, zaraz pokażę Wam kolejne widoki. Jest naprawdę przepięknie, zdecydowanie warto wejść. Byliśmy jeszcze na Top of the Rock, czyli punkcie widokowym, z którego widać dokładnie, bardzo ładnie Empire State Building. Ten punkt widokowy, właśnie Top of the Rock, znajduje się na Rockefeller Center. Również jest tam piękny widok. Byliśmy tam wieczorem. Postaram Wam się pokazać jakieś zdjęcia, ponieważ tam nie nagrywałam, bo strasznie wiało. Teraz jesteśmy w zamkniętej przestrzeni. Zaraz wyjdziemy sobie na właśnie taras widokowy na zewnątrz. Ale zobaczcie, jaki piękny tutaj jest widok na cały właśnie Nowy Jork. Sobie z powrotem na Manhattan. Myślę, że jest to świetna atrakcja, jest naprawdę tania, właśnie tak jak mówiłam, w cenie biletu tak naprawdę metra, a widoki są świetne i zabawa również przed. Jest pizza, która za jeden kawałek kosztuje $1. Nie wiem, jak oni to robią, ale jest naprawdę przepyszna. My jesteśmy tutaj bodajże drugi albo trzeci raz. Naprawdę polecamy, warto spróbować. Za $2 macie pizzę z pepperoni, za właśnie $1 zwykłą margaritę. Jest naprawdę przepyszna. Witajcie kochani, my już niestety wróciliśmy do domu, do Szczecina, jednak jako podsumowanie tego filmiku przygotowałam taki kosztorys tego wyjazdu właśnie na 7 dni, a raczej nawet 8 do Nowego Jorku z Berlina. Myślę, że jest to przydatne, jeżeli ktoś z Was planowałby taki właśnie wyjazd. Ja zdecydowanie polecam całym sercem Nowy Jork w zimie, mimo że było zimno. Teraz w Polsce jak jesteśmy, to jest mi tutaj nawet ciepło, powiedziałabym, mimo to zdecydowanie polecam. Dlaczego? Przede wszystkim, ponieważ było mało turystów, naprawdę to było bardzo komfortowe. No i też ma to swój klimat, wiadomo. Ale dobrze, jakie to są koszta? Już Wam mówię. A więc, zaczynając od ubezpieczenia, oczywiście warto o tym pamiętać. Ja ubezpieczyłam się na bodajże 2 albo 3 miliony, ponieważ wiadomo, jak jest opieką zdrowotną w Stanach, jest to bardzo kosztowne i warto się ubezpieczyć na co najmniej 1 000 000 zł. Na ubezpieczenie wydam więc 282 zł. Dalej atrakcje, które bukowałam z wyprzedzeniem. Również jest to ważne, żeby właśnie atrakcje bukować z wyprzedzeniem, zwłaszcza jeżeli jechalibyście w innym sezonie niż zimowy. W zimowym sezonie było mało ludzi, w lato
na pewno byłoby gorzej, dlatego warto bukować z wyprzedzeniem. My kupiliśmy, tak jak wspominałam, jeszcze w Nowym Jorku City Pass Go City na 4 atrakcje i za niego zapłaciliśmy około 500-550 zł. Nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale bodajże było to $137. Ale mieliśmy jakąś zniżkę, więc wyszło około 500 zł. Za helikopter. Lot helikopterem, który również zdecydowanie polecam, zwłaszcza nad Nowym Jorkiem, ponieważ to są niesamowite widoki i chociaż raz coś takiego w życiu warto przeżyć. Za ten lot zapłaciliśmy 700 zł od osoby na 16 minut. Koniec końców leciliśmy troszeczkę więcej, ale właśnie takie są ceny. My kupiliśmy to dosyć tanio, ponieważ z tego co widziałam, później ceny były właśnie tak nawet za $300, $250 za te 16 minut, więc nam się udało naprawdę tanio to kupić. To jest właśnie strona, na której kupiłam lot helikopterem. Warto ją obserwować, ponieważ często pojawiają się na niej promocje -50, -70%. Tak jak widzicie, teraz mają oni promocję -70% i taki lot helikopterem wynosi, cena tego lotu wynosi $150. Jednak pamiętajcie, że na pewno doliczą Wam jakieś opłaty administracyjne, więc będzie to troszeczkę wyższa kwota, ale jest to świetna promocja i zdecydowanie warto obserwować tę stronę. Jeszcze, jeżeli chodzi o helikopter, to niestety ich baza znajduje się w New Jersey, jest to już, to ciekawostka, inny stan i dojazd tam, mimo że w Nowym Jorku wszędzie możecie jechać przez 15 minut i wszędzie dojedziecie, metro jest świetnie skomunikowane, niestety do New Jersey jechaliśmy ponad 1,5 godziny, nieco ponad, właśnie różnymi środkami transportu, to jakąś koleją międzystanową, więc warto wyjść wcześniej. Dodatkowo musicie być i tak ponad godzinę przed czasem już w biurze, żeby się tam zameldować i wszystkie obejrzeć jakiś filmik, jak to się mówi, bezpieczeństwa oraz podpisać dokumenty, ale i tak warto być wcześniej, ponieważ jeżeli nie pojawicie się tą godzinę 15 minut wcześniej, to lot Wam przepada, a dojazd tam jest skomplikowany. Tutaj podrzucam również przybliżony dojazd na Google Maps, jak to wygląda. My jechaliśmy i tak dłużej niż pokazuje Google Maps. Jest skomplikowane, musieliśmy pytać przechodni, jak dojechać w to miejsce, bo naprawdę ciężko nam było to znaleźć, więc warto po prostu być wcześniej, żeby wiedzieć, że się dojedzie na czas. Jeżeli chodzi o internet, na miejscu zapłaciłam $46.50 za właśnie internet. Za kartę metro, tak jak Wam mówiłam, $35-36, wychodziło mi to $144. Pojedynczy przejazd, tak jak mówiłam, kosztował 2,90, więc zdecydowanie nieważne, gdzie mieszkacie. Słuchajcie, my mieszkaliśmy na Manhattanie, naprawdę pośrodku Manhattanu i po prostu i tak jeździliśmy metrem. Opłaca się kupić MetroCard i właśnie to jest cena $144. Jeżeli chodzi o wydatki na miejscu, słuchajcie, pamiątki, jedzenie, nie było bardzo drogo, my wydaliśmy około 2000, natomiast myślę, że to jest troszkę indywidualna kwota, indywidualna sprawa, ponieważ ja na przykład przywozłam bardzo duże zapasy kosmetyków, oczywiście w Stanach kosmetyki bardzo opłaca się kupować po prostu i myślę, że można wydać zarówno mniej, jak i więcej, my natomiast właśnie wydaliśmy, w sensie ja, na osobę, że tak powiem, 2000 zł na jedzenie i pamiątki, nie mając wyżywienia w hotelu. No a właśnie za hotel i loty, słuchajcie, jeżeli chodzi o loty, to mieliśmy loty z przesiadką, na pewno bez przesiadki byłyby tańsze, jednak ta przesiadka nie była w ogóle męcząca. Za loty oraz hotel, mieliśmy mieć 3 gwiazdki, w końcu mieliśmy 4, słuchajcie, ale był na Manhattanie, więc myślę, że bardzo dobra jakość tak naprawdę. Właśnie, za loty i hotel zapłaciliśmy 2800 zł od osoby. Uważam, że to jest świetna cena, bo czasami same loty potrafią kosztować 2500 na przykład. Hotel naprawdę mieliśmy świetny, bo nam go też zmienili. Wcześniej mieliśmy mieć również bardzo fajny hotel, więc uważam, że nawet z tego względu bardzo warto jechać do Nowego Jorku w zimę. Jest po prostu taniej, loty są tańsze, hotele pewnie też są tańsze. No i tak jak mówiłam, nie ma ludzi, więc po prostu naprawdę nie przeciskacie się przez tłumy. Wszędzie dojedziecie, w metrze jest luz.
Jest to super sprawa, jeszcze raz polecam, Nowy Jork zimą ma przepiękny klimat, trzeba się jedynie ciepło ubrać. A teraz jeszcze kilka tipów, jak zaoszczędzić w Nowym Jorku już z Polski. Znam sobie sprawę z kilku rzeczy tak naprawdę pod koniec wyjazdu, a myślę, że jest to fajna forma, żeby zaoszczędzić pieniądze. Słuchajcie kochani, pierwszą sprawą jest woda. My nie tylko w centrum Nowego Jorku widzieliśmy butelki wody, nawet nie litrowe, po 4-3,5 dolara, to były takie minimalne ceny, że tak powiem. Woda jest bardzo droga, tak naprawdę zwykła woda, więc moje dwa tipy są takie. Po pierwsze, możecie wziąć butelkę filtrującą, my tak zrobiliśmy, wzięliśmy Dafiego i zaoszczędziliśmy mnóstwo pieniędzy. A po drugie, w Starbucksie zawsze dadzą Wam darmowy kubek wody. Przetestowałam, byłam raz i to jest faktycznie prawda, więc jeżeli jesteście spragnieni, to nie wydawajcie 4 dolarów za małą butelkę wody, tylko idźcie do Starbucksa albo zaopatrzcie się przedwcześnie w butelkę filtrującą. Kolejną rzeczą, niezbyt przyjemną, o której warto pamiętać, jest tax. W Stanach, w każdym stanie jest on inny, w Nowym Jorku, z tego co sprawdzam na internecie, wynosi on 4,5%. Jest to podatek doliczany do wszystkiego, co kupujecie, nieważne gdzie pójdziecie. U nas zawsze było to około 1 do 3 dolarów. Jeżeli byście robili większe zakupy, to słyszałam, że wynosił on nawet 30 dolarów, więc warto mieć to na uwadze, aby nie mieć później takiego zdziwienia, jeśli się zobaczy paragon. Ale myślę, że to nie jest duża kwota, jeżeli robicie normalne zakupy. Za cały wyjazd, za wszystko wyszło 6472,50 zł. 50 groszy. Uważam, że to jest dobra cena, na nic sobie tak naprawdę nie żałowaliśmy, spróbowaliśmy wszystkich jedzeń, które chcieliśmy spróbować, lecieliśmy helikopterem, również zwiedziliśmy mnóstwo miejsc, więc jeszcze raz serdecznie polecam i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w jakimś filmiku podczas mojej innej podróży. Pa! Zapraszamy do obejrzenia innych podróżniczych materiałów klikając tutaj oraz na zaprzyjaźniony kanał biznesowy Biznes to My.